Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W miniony poniedziałek, 22 stycznia 2024 roku, premier Donald Tusk złożył wizytę w Kijowie. Spotkał się z ukraińskim prezydentem, premierem, ministrami. Pojechał tam zapewniać o niezachwianym poparciu Polski dla tego państwa, ale także miał rozmawiać o interesach gospodarczych Polski, aż w szczególności o dwóch sporach, które ciągną się już od wielu miesięcy i nie są jeszcze załatwione. To oczywiście protesty rolników i protesty przewoźników przeciwko ukraińskiej konkurencji. Podczas swojej wizyty Donald Tusk powiedział (cytuję): "Nie ma rzeczy ważniejszej niż wsparcie Ukrainy. Chodzi o". Bezpieczeństwo Polski. Koniec cytatu. Premier zapowiedział, że Polska ma zwielokrotnić produkcję broni i amunicji z myślą o dostawach dla Ukraińców. Tutaj ten kontekst międzynarodowy jest również istotny, na co zwraca uwagę także Donald Tusk, w kontekście wsparcia Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy, które jest zablokowane w kongresie. W Unii Europejskiej wetuje to wsparcie Viktor Orban. Przeciwny wsparciu militarnemu dla Ukrainy jest również Robert Fico na Słowacji. Natomiast jeżeli chodzi o premiera Tuska, to powiedział, że sytuacja jest na tyle poważna, że cytuję rozważania o wspólnej, tragicznej historii nie mogą przesłonić problemów bieżących. Koniec, koniec cytatu. Widać tutaj ewidentnie Kontynuację tej polityki, która była realizowana przez ostatnie lata polityki, w której nie poruszano kwestii polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, nie poruszano kwestii braku ekshumacji, nie poruszano kwestii kultu zbrodniarzy na, na Ukrainie w imię właśnie tak zwanych. Problemów, problemów bieżących. I Donald Tusk tutaj powiedział, że to wsparcie, to wsparcie Ukrainy ma również mieć bardzo istotny wymiar dyplomatyczny. I odniósł się tutaj do kwestii polityki węgierskiej. No, choć nie wymienił Orbana. Z nazwiska, to powiedział, że przywódcy, którzy zachowują neutralność wobec wojny za naszą wschodnią granicą, powinni, jak to określił, mieć, cytuję, zarezerwowane najciemniejsze miejsce w piekle. Koniec, koniec cytatu. To oczywiście bardzo emocjonalna wypowiedź, bardzo taka, powiedziałbym, ostentacyjna, taka manifestacja bezwarunkowego wsparcia dla Ukrainy. Nie ma tutaj mowy ani o kwestii penalizacji banderyzmu, ani kwestii ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Nie ma żadnych konkretów, jeśli chodzi o ochronę interesów polskiego rolnictwa, polskiej branży transportowej. A jest to o tyle istotne, że była to pierwsza wizyta zagraniczna, Donalda Tuska, od kiedy ponownie został szefem rządu. Sygnałem znaczenia, jakie ekipa Tuska ma przywiązywać do relacji z Kijowem jest no, między innymi powołanie Pawła Kowala na pełnomocnika rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Tutaj Donald Tusk zaznacza, że cytuję, chcemy zbudować poczucie, że Polska jest najbardziej wiarygodnym sojusznikiem Ukrainy. Koniec cytatu. Warto tutaj podkreślić, że żadnych konkretów, jeśli chodzi o wsparcie polskiego sektora rolnego, polskiego sektora transportowego w Kijowie nie podjęto. W tym tygodniu Komisja Europejska ma zaproponować przedłużenie na kolejny rok, a więc do czerwca 2025 roku tego rozporządzenia pozwalającego na bezcłowy wóz ukraińskich produktów rolnych do Unii Europejskiej. No i też Warto tutaj zauważyć, że to rozporządzenie wprowadzono, aby pomóc ukraińskiej gospodarce. Nie, nie polskiej, ale ukraińskiej. I co ciekawe, rząd w Warszawie pierwotnie się za tym opowiedział, no ale później przeciwko przedłużaniu tego rozporządzenia już, już protestował, no bo widać oczywiście, wszyscy gołym okiem widzimy skutki dla polskiej gospodarki. Co interesujące? nowy rząd nie podjął jeszcze decyzji jak będzie głosował w tej sprawie w sprawie kolejnego przedłużenia rozporządzenia Komisji Europejskiej natomiast też tutaj warto sobie uświadomić że sprzeciw rządu w Warszawie wobec decyzji Komisji Europejskiej i tak nie miałby żadnych praktycznych skutków ponieważ zapada ona większością większością głosów i warto się także przyjrzeć zdaniu polskich rolników i polskich przedsiębiorców, którzy nie mają co, żadnych wątpliwości co do, co do skutków takiej, a nie innej polityki. Ta polityka bezwarunkowej pomocy militarnej dla Ukrainy, czy w ogóle bezwarunkowej pomocy dla Ukrainy, odbija się w sposób ogromny na polskiej gospodarce. Polska tutaj ponosi ogromny wysiłek, a Ukraińskie firmy, ukraińscy oligarchowie doskonale się orientują, jak atrakcyjny, jak bezpieczny jest handel bez praktycznie żadnych ograniczeń z Polską i z rynkami Unii Europejskiej. Tutaj no, trzeba powiedzieć, że często ukraiński towar jest tańszy o 40% i po prostu taki towar, który zalewa rynek polski czy rynek innych państw Unii Europejskiej. Działa niezwykle destrukcyjnie na przedsiębiorców, na rolników, zwłaszcza, zwłaszcza w, naszym, w naszym kraju. Rzeczywiście ta groźba upadku wielu gospodarstw jest, jest, całkiem, jest całkiem realna a tak naprawdę, jeżeli patrzymy na postawę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, to on wyraźnie przedkłada interes oligarchów rolnych nad dobro stosunków polsko-ukraińskich. -polsko Czy to można mieć za złe prezydentowi Zełenskiemu? No, no, no nie. Dlatego, że on realizuje twardo interes po prostu oligarchów ukraińskich. Interesuje, realizuje interes ukraiński. Tutaj jak najbardziej moim zdaniem zastrzeżenia, jak najbardziej pretensje można mieć do polityków w Warszawie. Warto zauważyć, że bez względu na to, jaka partia polityczna rządzi Polską, czy jaka, jakie koalicje rządzą, to. Ten kurs jest niezmienny. Ten kurs jest niezmienny, i trudno tutaj doszukiwać się ochrony polskiego interesu narodowego w sytuacji, kiedy przedkłada się interes oligarchów ukraińskich ponad interes polskich rolników czy polskich przewoźników. I tutaj warto skonfrontować tę postawę polityków w Warszawie z wypowiedziami polityków czy urzędników amerykańskich. Otóż tego samego dnia, kiedy Donald Tusk gościł w Kijowie, rzecznik Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Vedant Patel odpowiedział na pytanie dotyczące wizyty właśnie premiera Tuska w Kijowie. Podkreślił że przy tym, że ta Zapowiedź kontynuacji polskiego wsparcia dla Ukrainy jest przyjmowana w Stanach Zjednoczonych z zadowoleniem. Przy tym podkreślił konieczność zrobienia tego samego przez, przez amerykański kongres. Tutaj krótki cytat tego, co powiedział. Tego co powiedział rzecznik, rzecznik Patel: Z zadowoleniem przyjmujemy podejmowanie przez naszych polskich sojuszników, jak i dowolnych innych krajów, wszelkich kroków, jakie są wykonalne wewnątrz ich systemów, by wspierać naszych ukraińskich partnerów. Koniec cytatu. Z punktu widzenia geopolitycznego mówienie o tym, że cytuję, nie ma rzeczy ważniejszej niż wsparcie Ukrainy, koniec cytatu, czy zapowiedź, że Polska ma zwielokrotnić produkcję broni i amunicji z myślą o dostawach dla, dla Ukraińców, no jest w moim głębokim przekonaniu absolutne, absolutnie sprzeczne z polską racją stanu, z polskim interesem narodowym. Widać tutaj mocne naciski ze strony anglosasów na wspieranie Ukrainy, widać to Wykorzystywanie Ukrainy i Polski jako zderzaka strategicznego z, y, przez Londyn i przez Stany Zjednoczone, a na tym wszystkim bardzo mocno cierpi y, polski rolnik, y, polscy przedsiębiorcy, y, branża drobiarska, cukrownie, producenci zbóż, no po prostu drżą o swoją, y, o swoją przyszłość. Przypomnę tylko, że w roku 2023 import mięsa drobiowego z Ukrainy y, do Unii Europejskiej wzrósł o 337 procent W porównaniu z okresem przed właśnie liberalizacją handlu. Ta decyzja o liberalizacji handlu zapadła w czerwcu 2022 roku, i tutaj no, widać, jak, widać wyraźnie, że ten handel w czasach wojny okazuje się niezwykle korzystny dla wielkich ukraińskich koncernów, dla wielkich ukraińskich oligarchów. Przypomnę tylko, że na przykład ukraiński koncern drobiarski MHP, na czele którego Stoi Juri Kosiuk osiąga no, praktycznie rekordowe wyniki. Jeśli chodzi o dane za okres styczeń październik 2023 roku, to jest to miliard 300 milionów dolarów przychodów z eksportu i 122 miliony dolarów zysku na czysto. To są rekordowe dane dla, dla, tego, dla tego koncernu. Który zresztą ma połowę udziałów w, w, w tamtejszym rynku. I, i to widać, jak wielkie zagrożenie powoduje dla, dla polskiego sektora drobiarskiego, dla polskich producentów drobiu. A to tylko, oczywiście, pewien, pewien wycinek. To, jakby to tło gospodarcze jest znacznie, znacznie szersze. Zatem, w mojej ocenie, możemy się tutaj spodziewać kontynuacji tej polityki bezwarunkowego wsparcia dla Ukrainy, zarówno militarnego, jak i dyplomatycznego, jak i no, tak naprawdę chowania pod dywan, zamiatania pod dywan tych kwestii, które są newralgiczne w budowaniu relacji polsko-ukraińskich, czyli choćby pamięci o polskich ofiarach ludobójstwa, ukraińskiego ludobójstwa w okresie II wojny światowej i to temat ludobójstwa na Wołyniu, temat ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim jest dzisiaj takim tematem tabu. Znaczy nie nie dzisiaj, on jest to już od wielu wielu lat tematem tabu w imię tego co tutaj politycy w Warszawie nazywają, cytuję, problemami bieżącymi. To nic innego w mojej ocenie, jak po prostu naciski mocarstw anglosaskich, które próbują osłabiać Rosję cudzymi rękami, cudzymi rękami wyciągać kasztany z ognia, niestety naszym kosztem, kosztem naszym gospodarczym, a w perspektywie być może także wielkim zagrożeniem włączenia Polski do konfliktu na wschodzie. Pamiętajmy jedną rzecz: to nie nasza wojna. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.